będę grał w grę. 50 lat temu Ziemia została zaatakowana przez rasę kosmicznych robali. Zginęły miliony ludzi. Tylko dzięki najwyższemu poświęceniu legendarnego bohatera Mejzera Rakama udało się udaremnić kolonizację. Wojsko wie jednak, że Formidzi wrócą, by dokończyć dzieła. Aby temu zapobiec, do roli dowódców szkoli się genialne dzieci. Dlaczego? Dzieci lepiej radzą sobie z zadaniami logicznymi i szybciej podejmują decyzje. A tak zdolnego kadeta jak Ender Wiggin świat jeszcze nie widział. W Hollywood wśród weteranów aktorstwa panuje moda na odcinanie kuponów, więc gdy widzisz kogoś pokroju Harrisona Forda, nie jesteś jeszcze pewny, że zobaczysz dobry film. Ani że Ford dobrze zagra. Obie wątpliwości na szczęście szybko się rozwiewają. Pomaga w tym obecność Bena Kingsleya, który kuponów jeszcze nie odcina. Obawy może budzić nazwisko Gavina Hooda, reżysera W pustyni i w puszczy czy X-Men Geneza Wolverine. Na szczęście te obawy też szybko się rozwiewają. Dobra jest też muzyka Steve'a Jabłońskiego, odpowiednia, dyskretna, a podczas napisów końcowych przekonująca, że właśnie uczestniczyliśmy w wydarzeniu o kosmicznej skali. Po raz pierwszy od dawna w filmie tego typu nie chodzi o wybuchy czy efektowne obrazki. Gra Endera ma fabułę, częstuje pokaźną dawką społecznych przemyśleń i stawia wiele ważkich pytań. Sceny akcji, czyli m.in. gra w kosmicznego Quidditcha, są tu tylko bardzo smacznym dodatkiem. Może i Hood nie ustrzegł się pewnych błędów, a film pod koniec zaczyna się robić monotonny, ale przy wszystkich zaletach gry Endera to wady, na które w zupełności można się zgodzić. Powieść Orsona Scotta Carda przez lata uważana była za niefilmowalną. Okazało się, że to nieprawda. Nawet jeśli nie czytaliście gry Endera, to oglądając ją macie szansę zrozumieć, dlaczego macie do czynienia z klasyką science fiction. Choć filmem książki nie przebijesz. Czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla 5 osób mam ważne do końca roku elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTubie To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa, jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie, i odpowiedzieć na 2 pytania. Zadanie pierwsze, wymień tytuły co najmniej 3 innych książek, których akcja dzieje się w uniwersum Endera. Pytanie drugie, którą ze swoich ulubionych powieści uważasz za niefilmowalną i dlaczego? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 5 listopada na adres tojestkinowideo@gmail.com, do odpowiedzi dołączając swoją YouTube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!